Iwona Tokarska, witam ponownie. Wracamy do rozmowy z Maciejem Nowakiem o jego książce Operacja Lawina do ostatniego guzika. Maćku, na czym ty się skupiłeś w tej książce? Czy to jest właśnie historia odkryć tych kolejnych mogił masowych? Czy to jest być może historia tych osób, tych żołnierzy, którzy zostali zidentyfikowani po tylu latach? To jest, że tak powiem, szerzej ujęta ta historia niż przy pierwszym wydaniu. Jest opisane, są kulisy całej operacji o tym, kim byli partyzanci, dlaczego znaleźli się w takich okolicznościach, a nie innych. Jak wyglądało dotarcie agentów Urzędu Bezpieczeństwa do przeniknięcia w zasadzie do oddziału Bartka i zorganizowanie tej krwawej prowokacji. Natomiast 10 lat temu jakby nie było wiadomo, co... Może co się stało, to tak, ale gdzie to się stało i jak dokładnie byli mordowani żołnierze. Natomiast w trakcie ostatnich w zasadzie 5 lat dokładnie udało się namierzyć 2 masowe groby. I tutaj jest jakby szczegółowo są opisane te poszukiwania, to co udało się odnaleźć, jakie osoby udało się zidentyfikować na podstawie badań DNA, nie wszystkich partyzantów, no ale kilkunastu zidentyfikowano, co że tak powiem jest niezbitym dowodem, że te mogiły to są tam spoczywają żołnierze ze Śląska Cieszyńskiego. Czy ty się kontaktowałeś z tymi rodzinami właśnie tych żołnierzy? Z tych zidentyfikowanych akurat nie, natomiast gdzieś miałem okazję rozmawiać z rodzinami innych żołnierzy, których bliscy byli w tym oddziale i walczyli. Co ciebie najbardziej właśnie poruszyło w rozmowach z tymi rodzinami? Tak jak wcześniej wspominałem, to jest to, że oni przez lata nie wiedzieli, co się z nimi stało. W okolicach Żywca, Milówki, jak się przejdziemy po cmentarzach, można znaleźć wiele takich... Byłem i wiele takich grobów jest, które są grobami symbolicznymi, że jest napisane, że tutaj spoczywa jakiś z żołnierzy, który został zamordowany we wrześniu 1946 roku, natomiast jego ciała tam, jego szczątków nie ma w tym grobie. I kilka razy się z takimi nagrobkami spotkaliśmy. To jest poruszające, a poruszające było także to, co wycierpiały rodziny, mimo tego, że ich bliski, który został, że tak powiem, zamordowany, poniósł największą ofiarę za swoją działalność, to jakby nie kończyło tematu, że wówczas Urząd Bezpieczeństwa mścił się jeszcze na najbliższych, na rodzinach, na braciach, siostrach. I jak oni opowiadają, co przeżywali w szkołach, jak, że tak powiem, jako kilkuletnie dzieciaki, oni byli, że tak powiem, odstawieni w kąt, zupełnie odizolowani od reszty, kiedy rodzice tych małych dzieciaków mieli problem ze znalezieniem kogoś, kto zdecydowałby się na bycie chrzestnym, chrzestną, że był problem z udzieleniem chrztu, bo nie było, tak powiem, rodziców chrzestnych. Nikt czasem nie miał odwagi na to, żeby, że tak powiem, stanąć po stronie jakby tych prześladowanych. No to są bardzo, bardzo wzruszające opowieści momentami. I można powiedzieć, że ta opowieść jeszcze nie ma takiego pełnego swojego zakończenia, ponieważ profesor Szwagrzyk praktycznie co roku przyjeżdża na Opolszczyznę i nadal szuka tych kolejnych śladów, kolejnych szczątków, ryngrafów. Być może w Barucie uda się nareszcie znaleźć jakieś takie masowe miejsce. Bardzo jest takim w tej chwili chyba najbardziej tajemniczym miejscem, no bo wiemy mniej więcej gdzie, w zasadzie bardzo dokładnie, gdzie doszło do tej zbrodni. Wiemy, w którym miejscu powinien być ten masowy grób, ale jego tam nie ma. Tam znaleziono tylko jakieś pojedyncze szczątki i szczątki kości, a nie znaleziono żadnej, nie wiem, czaszki, żadnych kości długich, które przez te lata się nie są w stanie rozłożyć w ziemi i zniknąć. Co się z tym stało? Najprawdopodobniej było tak, że po tej egzekucji te szczątki spoczywały w ziemi, nie wiem, przez kilka miesięcy i zostały po prostu wywiezione, wykopane i wyrzucone gdzieś albo na jakiś inny cmentarz, albo na wysypisku śmieci. Być może nigdy tego nie znajdziemy. Natomiast profesor Szwagrzyk jest osobą nieugiętą, która się nie poddaje, nie zna, że tak powiem, słowa chyba, że przekończymy, odnieśliśmy porażkę. Czy, dokładnie. I on będzie szukał do samego końca, ma swoje koncepcje, gdzie jeszcze może być ten masowy grób. No i nie ustanie w poszukiwaniu, aż się uda znaleźć, albo stwierdzić, że jest to zupełnie niemożliwe. To... A czy możliwe jest to, że jest jeszcze jedno miejsce na Opolszczyźnie,
Ostatnio pojawiły się, że tak powiem, takie informacje, gdzie pewne poszlaki jakby wskazują na to, że może coś takiego być, natomiast to jakby nie pasuje być może do tej historii, która mówi o trzech miejscach, do tych materiałów, na których dzisiaj bazujemy. Natomiast może to być miejsce egzekucji jakby z zupełnie innego oddziału. Nie wiem, będą trwały poszukiwania, jestem bardzo, bardzo ciekaw. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to w takim razie, skoro książka co 10 lat, to za 10 lat możemy się trzeciej części spodziewać? Nie wiem, to wszystko zależy od tego, jak potoczą się dalsze losy, dalsze że tak powiem, poszukiwania, dalsze kwestie związane z identyfikacjami. Ale nie odpuszczasz ten temat. Nie, interesuję się nim nadal. To jest taki temat, który jest ze mną od wielu, wielu lat i mimo, że już nie jestem czynny dziennikarsko, raczej w stanie spoczynku, no to gdzieś nie odpuszczam tego, no bo to jest naprawdę niebywała historia. Maćku, to w takim razie dodajmy, gdzie można zakupić książkę, jeśli ktoś ogląda rozmowę i jest zainteresowany, no to podpowiedzmy może, gdzie może kliknąć. Poprzez stronę wydawnictwo.igimedia.pl albo w najbliższy weekend na targach książki też będzie można. No to fantastycznie. W takim razie serdecznie Państwa zapraszamy, bo historia jest niezwykle fascynująca, a Tobie, Maćku, serdecznie dziękuję za rozmowę, za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.